bardzo słaby ten pierwszy mecz w waszym wykonaniu. Da się ukryć, że przegraliście w pełni zasłużenie, szczególnie z przodu niewiele pokazaliście. No, nie będę mówił, że graliśmy, że mogliśmy coś tutaj osiągnąć. Przebieg gry i nasza gra jakby wskazuje jednoznacznie, kto dziś zwyciężył zasłużenie. Była to Lechia Gdańsk i w zasadzie chyba nie ma co tutaj komentować. Skąd taka niemoc w grze do przodu? Naprawdę najlepszą sytuację stworzyliście sobie po twojej akcji paradoksalnie. Jeżeli sobie przyjął lepiej tą piłkę, to być może to inaczej się zakończy. Nie, nawet myślę, że nie ma co w ten sposób tego rozpatrywać. Nie udało nam się utrzymać chociaż chwilę piłki we własnym posiadaniu, no to był problem. Był problem z płynnością gry, z jakością gry, więc notujemy false start i nic z tego po prostu już nie zmieni. Myślę, że tydzień to jest wystarczający czas, żeby poprawić prawie wszystko w waszej grze przed meczem z Toruniem? No chyba nie mamy wyjścia, bo grając tak za tydzień, no to też nie ma się co oszukiwać, że osiągniemy jakieś korzystne rezultaty. Też przegrywaliście dużo takich pojedynków siłowych z piłkarzami z Lechii Gdańsk. Z czego to tutaj? Nie wiem, trudno powiedzieć. Być może ciężko nam się było zaadaptować do warunków, które panowały dzisiaj. Chodzi mi tu o murowe. Oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie. Dziś byliśmy po prostu mocno przeciętnym zespołem, ale od dziś już trzeba mocno wziąć się w gardzi i zmienić to w piątek, następny piątek. Ta sytuacja z żółtą kartką, to z czego ona wynikła, takie zagotowanie się tam? Znaczy, w wielu momentach zawodnicy Lechii upadali tak naprawdę bez większego kontaktu, próbując wymusić faule, stąd ta nerwowość. Aczkolwiek nie powinno mi się to zdarzyć, ale no cóż, nerwy trochę poniosły. Czwarta żółta kartka Łukasza Gargoły, pana siódma, no te przerwy zbliżają się coraz większymi krokami, a przy waszej sytuacji kadrowej? Ale myślę, że to nie ma co się za bardzo rozwodzić nad tymi kartkami. Po prostu trzeba skoncentrować się na grze. Kartki jest jakby to normalny element, można zostać w różnych sytuacjach. Oczywiście dzisiejsza kartka, żałuję jej, ale stało się, nie ma się już co na to oglądać. Niestety wczoraj pan przewidział, jak się mogą potoczyć losy tego spotkania, czyli ta rozmowa w szatni niewiele dała? No niestety nie udało nam się podnieść jakości po przerwie naszej gry. Lechia wygrała zasłużenie. Była zespołem, który dążył do zdobycia bramki. My byliśmy zespołem, który czekał na swoją szansę, ale dziś się nie doczekał.